zwiększyć nasze szanse sprzedażowe w firmie. No i tak szukaliśmy różnych rozwiązań. Ta konferencja wydawała nam się no, taka pomocna w podejmowaniu decyzji. Stwierdziliśmy, że może się dowiemy, jak zarządzać firmą. Także bardzo mi się podobało wystąpienie pani Swietłany. No jej wystąpienie było takie właśnie swobodne. Mówiła naprawdę ekspresyjnie. Także no, bardzo mi się to podobało. Pan Schmidt również żywo opowiadał konkretnie. Także no, myślę, że to są takie ważne elementy, takie clue. Jestem fanem TOC. Tutaj bliski kontakt z Pawłem i tak samo uczestnictwo w szkoleniach z DNS spowodowały, że cyklicznie uczestniczę właśnie w konferencji i poznaję nowych ludzi. To jest taki punkt, gdzie mogę się spotkać z praktykami i porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Tu jest widać, że nawet emocje grają, opowieści. To nie są suche prezentacje teoretyczne, tylko to jest to, co człowiek czuje pracując na TOC. Jak przebiegał ten proces i co jest najważniejsze, efekty. Bo tutaj jest spotkanie praktyków i my musimy się wymieniać takimi doświadczeniami, ale tak naprawdę ten efekt jest najbardziej ważny, żeby po prostu to jest taka kropka nad i. Bardzo pozytywnie, bardzo mi się podoba. Pierwszy raz jestem na takiej konferencji i no, jestem zadowolona. Wiem już, co zastosuję u nas w firmie, w dziale, jak tylko wrócę. Na pewno zastosuję tutaj metodę odczepienia tych małpek. Czyli te obowiązki, tak, które jakby nie należą do mnie, oddam tym osobom, które powinny je tutaj wykonać. Dla kogo jest ta konferencja? No, dla menadżerów, dla dyrektorów, dla osób zarządzających, tak? Myślę, że dla tych osób. Ja stawiam na samorozwój oraz rozwój swoich pracowników, firmy. Chciałbym właśnie rozwijać i dział. Również rozmawiałem o tym z moim szefem, że jest taka konferencja teorii ograniczeń, którą znam od 2-3 lat. Dlatego myślałem, że to będzie super okazja, tym bardziej, że jestem z Wrocławia, przyjechać tutaj, zobaczyć na czym to polega i nauczyć się czegoś nowego, zainspirować. Bardzo dobrze zorganizowana, super prelegenci, bardzo, bardzo fajnie się słucha. Prowadzący też bardzo inspirujący, widać, też można się troszeczkę zainspirować. No ja bym zachęcił każdego, nawet pracownika firmy, żeby zainteresować się teorią ograniczeń i też instytutem, bo niesie to niewiarygodne jakby usprawnienia i w życiu swoim prywatnym, ale też zawodowym i można bardzo mocno się rozwinąć, awansować.